Cześć, z tej strony Marta. Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić tego typu pochatą makramę. Krok po kroku Wam pokażę, bo to jest naprawdę bardzo proste. W opisie filmu znajdziecie odpowiednie sznurki, o których będę mówić. Góra makramy jest zrobiona ze sznurka skręcanego o grubości 5 mm. Zaczęłam więc makramę od powieszenia sznurków. Zrobiłam wzór, korzystając z dwóch podstawowych węzłów w makramie, czyli z węzła tkackiego oraz z węzła żebrowego. Gdy ten wzór był gotowy, on się skończył dokładnie w tym miejscu, zostały mi zwisające sznurki. I te sznurki, słuchajcie, ucięłam w taki kształt trójkąta i na tych zwisających sznurkach nałożyłam dokładnie ten sznurek. To jest sznurek skręcany pojedynczo, ale o grubości 2 mm. I to jest bardzo istotne, żebyście do tego typu wykończenia nie używali sznurka wędliniarskiego, ponieważ typowy sznurek wędliniarski posiada nitkę poliestrową. To jest sznurek ekonomiczny, natomiast polecam Wam znaleźć dostawcę lub też możecie kupić taki sznurek w moim sklepie, który sprzedaje sznurek tylko i wyłącznie bawełniany. Typowy sznurek wędliniarski zawsze ma nić poliestrową, a ja zdecydowanie polecam Wam 100% bawełnę, bo wtedy uzyskacie właśnie taki puchaty efekt. Zaraz Wam pokażę, jak założyć sznurki, żeby uzyskać coś takiego. Tutaj, słuchajcie, mam dwa sznurki skręcane pojedynczo o grubości 5 mm. To jest dokładnie ten sam sznurek, którego użyłam tutaj do tego wzoru. Czyli jak wzór jest skończony, to zostają nam zwisające sznurki. I ja na każdych dwóch z całego długiego wzoru w makramie nakładałam malutkie odcinki sznurka skręcanego pojedynczo o grubości 2 mm, tak jak mówiłam Wam przed chwilą. Słuchajcie, moje odcinki miały około 15 cm długości, ale to też totalnie zależy od Was. Ja akurat użyłam 15 cm. I teraz robimy dokładnie to samo, co przy każdym makramowym piórku, czyli składamy sznurki na pół i musimy je przez siebie przełożyć. I tak naprawdę ja Wam to pokazuję tutaj na wieszaku makramowym, natomiast raczej możecie to sobie robić gdzieś na stole, możecie położyć tą makramę. O, mniej więcej coś takiego. Musimy to przełożyć. I teraz chodzi o to, że musimy całą długość tych sznurków, ta długość też zależy od Was, w ten sposób wypełnić. Pokażę Wam to teraz w przyspieszeniu. Dobra, zobaczcie, zrobiłam to mniej więcej w minutę i mam taki niewielki odcinek, więc możecie sobie tylko wyobrazić, ile zrobienie tej makramy zajęło mi dni. To były naprawdę długie wieczory i poświęciłam tej makramie bardzo, bardzo dużo swojego czasu. Jest to bardzo pracochłonne, ale efekt końcowy zdecydowanie jest tego wart. Chciałam Wam powiedzieć, że musicie tej makramie dać czas. Zobaczcie, jak wygląda sznurek skręcony, dopiero zdjęty ze szpulki. Jest bardzo mocno skręcony, a jak wygląda po czasie kilku tygodni. Ta makrama jest tak naprawdę jak wino. Możemy ją spokojnie do wina porównać, że musicie temu puchatemu wykończeniu dać po prostu czas, żeby uzyskać taki efekt. Tu Wam jeszcze pokażę te końcówki z bliska. Zobaczcie, ile to jest wykończeń. Ile podwójnych sznurków musiałam całych opleść tym cieniutkim sznurkiem. No ale dzięki temu mamy taki efekt. Nie przejmowałam się za bardzo, jeżeli czasami robiłam to troszkę nierówno, bo właśnie dzięki temu ta makrama jest taka puchata. Z czasem końcówki się postrzępiły i wygląda to naprawdę pięknie. Cała makrama jest bardzo, bardzo gruba, nawet nie wiem, czy Wy to tutaj widzicie. Także pięknie się prezentuje, naprawdę jest zjawiskowa. Zdecydowanie pamiętajcie w przypadku takiej makramy, jeżeli ją projektujecie od zera, o proporcjach, czyli żeby wzór u góry zajmował mniej więcej 1/3 wysokości, a puchatość, którą zrobiliśmy tutaj, około 2/3 lub na odwrót. Tak, czyli te końcówki mogą być 1/3 makramy, a górny wzór około 2/3. To już zależy od Was, ale proporcje są tutaj bardzo istotne, żeby efekt końcowy całej makramy był po prostu piękny. Także trzymam kciuki, dajcie znać, czy tego typu wykończenie Wam się podoba. I super, jeżeli wykorzystacie ten pomysł i sami wyślecie potem też mi zdjęcia swoich projektów. Także trzymam kciuki i przyjemnego wyplatania życzę Wam.